W polskiej stolicy męgarstwa polskiego, czyli we Władysławowie, gości na tradycyjnie Pomorzanka. Witam gospodarza Pomorzanki. Kolegę Wodą, który zostawiał na pisa, bo każdy go zna. Słuchajcie, w imieniu prezesa Maćka Kamińskiego, Sportowego Klubu Tarcomorskiego Wadeki, pragnę was kolejny raz powitać. Witam panie serdecznie, wielkie brawa. Jest parę pań, które w tym maratonie będą wywiązywać z wami. Witam juniorów serdecznie. Oraz was, koledzy starszą, lekko młodzież. Chciałbym powitać także naszego ratownika medycznego Adama. Także będziemy się na pewno czuć, słuchajcie, bezpieczni. Oczywiście pełny form bezpieczeństwa trzeba na logikę zachować, nie szaleć, wszystko spokojnie, ostrożnie. Na zawodach będzie czterech sędziów. Postaramy się wszystkich umiejętnie obsłużyć. Także mi się tutaj trochę niepolitycznie podeszłem, ale witam także kolegów z morskiej ekipy oraz Morską TV, czyli Michała. Wielkie brawa i nagrywa. Mam nadzieję, że będzie puszczał live i monitorował, co się dzieje w porcie. Myślę, że w tym roku te rybki będą. Jest to, jak wiecie, już trzecia edycja tych zawodów. Są to dościowo największe zawody. 94 zawodników. Pogoda najlepsza od 3 lat, także wszystko jest na plusie. Mam nadzieję, że te rybki też będą na plusie. I chciałbym tutaj podziękować koledze Jarkowi, naszemu szefowi od spraw spinningu, czyli on całe serce, cały duch, cały wysiłek włożył w organizację tego sportu i przekażę jemu mikrofon, żeby też parę słów powiedział. Dzień dobry, witam serdecznie. Przypominam, że regulamin jest cały czas dostępny, tak jak zawsze, na naszej stronie. Ja tylko powiem o takich rzeczach najważniejszych. Nie wędkujemy ze statku, wędkujemy tylko ze stałego lądu. To jest raz. Ryby, które was interesują, to oczywiście sandal przede wszystkim. To jest ryba premiowana, która jest na pierwszym miejscu zawsze. Niezależnie od tego, ile ktoś złowił gołokoni wymiarowych, ile flounder na przykład, czy tam nawet turbotów, to sandal zawsze jest jakby na pierwszym miejscu i zawsze te ryby wyprzedza. Czyli załóżmy, że zawodnik A łapie jednego sondacza wymiarowego, zawodnik B ma masę flounder wymiarowych, teoretycznie oczywiście, i na protokoni, to i tak wygrywa zawodnik A, no dlatego zawody nazywają się właśnie łatkowy sandacz. Czyli tak, interesuje was sandacz, wymiar morski jest nieco inny, 45 cm, ogoń 20 cm, flądrowate, ujednolicony wymiar dla storni i dla gładzicy 25. Wpisany jest też turbot i też gdyby komuś się trafił, będzie oczywiście punktowany. Tutaj wymiar jest troszeczkę wyższy, 30 cm. Dalej przyznaję, że troszeczkę tak, może na wyrost wpisałem też bolenia, 40 cm na wodach morskich. I wpisałem łososia i troć. Łosoś 60, troć 50. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Wpisaliśmy godziny wędkowania od 17.30 do 23.00. Zaraz zobaczymy, o której ta odprawa się zakończy. Gdyby dla was było za mało czasu na dojście do portu, bo większość z was pewnie będzie szła na piechotę, to tutaj możemy chwilę podyskutować i o jakieś 15 minut możemy ten termin przesunąć. To za chwileczkę. Teraz tak. Po zakończeniu wędkowania macie pół godziny na zdanie kart. Gdyby był jakiś problem, zawsze można do mnie zadzwonić. I ten czas zrobimy trochę bardziej elastyczny. W porcie będzie czterech sędziów. Będziemy chodzić z miarami, podzielimy się na sektory. Proszę trochę o tolerancję, bo to też chwilę nam zajmie. Port jest dosyć duży, więc... tak? Dobrze, bo za chwilę do pytań przejdziemy. Czyli podzielimy port na czterech sędziów, będziemy mieli miary, tak? Można krzyknąć, ale myślę, że to będzie tak wyglądało, że będziemy się przechadzać po prostu po tym swoim sektorze i gdzieś tam będziemy właśnie widzieć, że ktoś złowił rybę. Mówię, ewentualnie można po prostu krzyknąć głośniej, myślę, że będziemy słyszeć. Też proszę o tolerancję, no bo jednak chwilę nam to zajmie, tak? Przejść z jednego punktu do drugiego.
Czy są jakieś pytania odnośnie regulaminu? Tak sobie o teraz jeszcze przypomniałem. Możecie sobie pomagać w odbieraniu ryby, to nie jest absolutnie zakazane, to jest wręcz wskazane. Jeżeli chodzi o zabieranie ryb, to tak, to pozostaje w gestii zawodnika. Jeżeli mamy rybę wymiarową, to od was to zależy, czy tą rybę zabieracie, czy ją wypuszczacie. W momencie, kiedy ją zabieracie, to sędziowie, no, przytniemy powiedzmy ogon jakieś tam ryby, żeby ona powiedzmy tam dwa razy nie była liczona. Ktoś od was chce pytania? Telefon do sędziego. Już, sumujemy. Mój numer telefonu. (600) 185 (647 Messenger? Numer konta. Ale chcesz przeładować? 600 185 647 Drugi sędzia Jacek. Też podaj swój numer. 607 965 429 Mamy jeszcze sędziego Krzysztofa. Komentariusza. Dobra. Się tylko stamtąd wybiję na chwilę. Słuchajcie, tak, sorry, że nie jest to w trybie live, online, ponieważ tam nie ma zasięgu internetu. Nawet Wi-Fi sobie wziąłem z pomorzanki, natomiast ona nie dała rady, widzieliście, 6 sekund się takich wbiło na sam początek. No i potem kicha, także nagrałem to w formie tradycyjnej komórką powiedzmy, no i to wam wrzuciłem. Także najważniejsza rzecz, że macie tutaj wszystkie dane odnośnie sędziów. Jakie ryby łowimy? Główną rybą premiowaną dzisiaj jest sandacz, czyli jak ktoś nałowi 100 okoni, a druga osoba nałowi jednego sandacza, to ten jeden sandacz wygrywa. Pamiętajmy, wymiary ochronne, sandacz 45 na morzu, a resztę sobie odsłuchajcie z powrotem. Macie w tym, powiedzmy to, live'ie. Oczywiście w porcie nie będzie problemu z zasięgiem telefonu komórkowego, sieci komórkowej, więc tam będą kolejne live'y. Jak się będę z wami spotykał, to będę nagrywał jeszcze z GoPro, więc będzie z tego film, no tak za jakieś 2 tygodnie, nie? Ale będzie z tego wylizany film, plus ten dodatkowy live z portu. Hej!